festiwal nie nosi w nazwie terminu Festiwal Muzyki Organowej. I tak, tu się mieści tak, i jazz, i Makowicz, ale mieszczą się także utwory Bacha. Mieści się twórczość Marka Jasińskiego. Jak mało jest festiwali, które nastawione są przynajmniej w pewnym mierze na twórczość. Tu i tutaj chapeau naprawdę przed Bogdanem Boguszewskim, który jest dyrektorem artystycznym. Tak. Dołączyło do tego Europejskie Centrum Kultury Krzysztofa Pendereckiego. I bardzo młodzi wykonawcy. I zaczynamy od nowa. Raz, dwa. Więc to tylko uwaga właśnie do altówek i skrzypiec, żeby Państwo nie potraktowali tego ruchu, który będzie, że to jest raz do następnego taktu. Nie, to jest dodatkowy ruch do wprowadzenia akordów. Jest różnie. Czasem dyrygenci potrzebują bardzo dużo spostrzeżeń przed pierwszą próbą, a czasem nie chcą nic wiedzieć, chcą sami się spróbować. No to też zależy od tego, jak widzą utwór, prawda? Bo jeżeli mają sobie jakąś bardzo taką mocną wizję, to może zburzyć. Tutaj się bardzo nie rozmijaliśmy na szczęście, więc... Zaproponowałam mojej wysokiej radzie, czyli Radzie Programowej Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego, realizację takiego 4-letniego programu opieki nad młodymi kompozytorami, którzy w większości są pracownikami naukowymi uczelni artystycznych. Obiecałam, że będą mieli możliwość w momencie przygotowywania koncertu uczestniczyć w tym tworzeniu dzieła. Tej imprezy by nigdy nie było, gdyby nie organy i organiści. Ten instrument został specjalnie dla tej świątyni wybudowany. Dzięki sponsorom. A no widzisz, czyli dzięki sponsorom. Udało się zamontować jedyne po II wojnie światowej organy profesjonalne. To są nasze organy, które myśmy w większości ufundowali jako rodzina. Z tego się cieszymy. Improwizacja Tomasza Adama Nowaka była fenomenalna. To jest jeden z moim zdaniem z najwybitniejszych improwizatorów na świecie. Ulokujemy Agatę Szymczewską. Zobacz tę skromność, pokorę wobec muzyki, którą się wykonuje. Dlatego ja tutaj nie używałabym sformułowania gwiazda. To jest młoda, wspaniała kobieta, przed którą właściwie sale koncertowe świata stoją otworem, czekają na nią. Skrzypce, na których gram, jest to przepiękny instrument wykonany przez Antoniego Stradivariusa. Dzisiaj no, ja jestem ogromnie szczęśliwa i bardzo pozytywnie zaskoczona, że koncert spotkał się z tak ogromnym entuzjazmem publiczności. Festiwal Wstrząsaczy, jak i cały Trzęsacz, staje się naszą perłą gminną. Potężne inwestycje w okolicach ruin, na klifie, które już pokazują, jak chcemy traktować Trzęsacz, jak traktujemy Trzęsacz.